Ciach. Ciach. No i Mario. Różna ręka. No i siemanko moi drodzy, właśnie lecę do Artura, który jest fizjoterapeutą, na kolejną wizytę. W ostatnim vlogu wspominałem, czy chcecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda od wewnątrz. Było duże zainteresowanie, także dzisiaj was zabiorę ze sobą. Tylko taka jedna najważniejsza kwestia. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam powie, że jest od wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego. Nie da się specjalizować tak naprawdę we wszystkim. Ja, jeżeli czegoś nie wiem, to mówię to po prostu wprost. Nie znam się na dietach klinicznych, na dietach wegańskich, wegetariańskich i tego się na przykład nie podejmuje. Jeżeli chodzi teraz o moją sytuację, doszedłem do takiego, można powiedzieć, maksimum, co mogłem wyciągnąć ze swojego ciała, do takiego punktu, gdzie teraz potrzebuję bardziej specjalistycznej wiedzy, dlatego też udałem się do Artura, żeby on zobaczył to swoim okiem. Artur się w tym specjalizuje, siedzi w tym 24 na dobę, skończył tutaj magisterkę, ale sam wam o tym wszystkim opowie, więc postanowiłem tutaj skorzystać z jego pomocy, aby jeszcze bardziej poprawić tą swoją mobilność, ruchomość. Ale to zobaczycie w sumie wszystko na miejscu. Teraz zabieram was do Artura. No i jesteśmy u Artura. Cześć, siema. Jestem magistrem fizjoterapii. Z Mariuszem od pewnego czasu sobie pracujemy nad jego jakimiś tam dysfunkcjami aparatu ruchu. Ja pracuję metodami generalnie mięśniowo-powięziowymi, głównie troszkę dry needling, suche igłowanie. Teraz zacząłem szkolić się u doktora Koskiego pod Poznaniem w Centrum Terapii Manualnej Holistycznej. No i co? Chcę troszkę Mariuszowi pomóc w jego dysfunkcjach, żeby to się przełożyło na wzorce ruchowe, żeby go kontuzje omijały. Także dzisiaj pewnie coś tam wam, jakąś migawkę z tych twoich terapii pokażemy. Dokładnie, pokażemy wam małe takie urywki. Zrobiliśmy na samym początku test, powiedz może jak to wygląda u mnie na chwilę obecną. Tak, no FMS-em się zbadaliśmy. To jest taka ocena funkcjonalna, 21-punktowa, ty miałeś bodajże chyba 17 punktów, no tam wyszło nam troszkę przykurcze w obrębie stawu biodrowego. Czyli tragicznie nie jest? Tak, nie jest źle, ale jest sporo do pracy. W obrębie stawu biodrowego nam przyszło sporo przykurczy, w obrębie barków również sporo dysfunkcji. Generalnie ten cały segment biodrowo-miedniczno-lędźwiowy jest u Ciebie dość niestabilny, pomimo dużej masy mięśniowej, jaka jest u Ciebie. Jeśli chodzi o staw barkowy, no to tutaj jest troszkę przykurcz wyprostny, masz ramię ustawione troszkę w przywiedzeniu, w rotacji wewnętrznej, ograniczone zgięcie, więc generalnie to, co u ludzi, którzy dużo to ćwiczą, jest dosyć potoczne, więc tutaj nie ma nic takiego, z którym się jeszcze nie spotkał, więc myślę, że wszystko będzie dobrze. Wyprowadzimy Cię. Czyli czeka mnie tutaj sporo pracy. Dobra, to teraz zobaczycie może kilka takich technik, jak to wszystko wygląda, bo boli, wam powiem szczerze, jak cholera. No ale nic, to co boli, to pomaga. Lecimy. Jest. Dobra. Leci. Tu też tam jaka różna? To co mi tam pokazywałeś, to tak w sumie przez 5 treningów. Rozluź, bo już mam rysienkę. Jeszcze różne. Tak jest. Ok, plus. Psik. Myślałem, że to coś jedna na zasadzie oleju kokosowego. Plus. To się wszystko wypełni inaczej, jeśli już się zganiesz po pierwszym razie, wiesz? No. Zębatka była, nie? Nie wiem, pamiętam, ale to był taki kurwa ból wtedy. Ja ledwo co praktycznie wytrzymywałem tu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. A, mi teraz kurwa masz pełnej tu. Ja będę ci naciskał na najszerszy. Będę Cię mobilizował w ten sposób. Mm-hmm. Ty będziesz prostował rękę i nogę. Okay? Tak, żeby go rozciągnąć i wydłużyć. Rozumiesz, o co chodzi? Okay. Ręka wysoko, 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 wysoko. Dobra, powrót. Okej, okay. Ostatni. Taki ból, nie? Mm-hmm. Troszkę inny niż w przypadku mięśnia. Jest różnica? Mm-hmm. Jest taki nietypowy bardzo. O kurde! Tutaj boli jak cholera. Ciach.
Cię. No i Mario. Luźna ręka. Reakcja lekka. No i wytrwałem do końca. Nie dał rady mnie zajechać tutaj. I jeszcze najlepsze, za taki ból trzeba płacić. To jest po prostu nie do pomyślenia. Ale nie, oczywiście żarty żartami. No i teraz może jeszcze pokrótce, co robiliśmy, na czym się skupialiśmy, no i jakie są tego efekty. Tak, no specyfika sportu, nie? Który uprawiasz, sprawia, że te mięśnie u Ciebie są duże, sztywne, pojawiają się przykurcze. Także dzisiaj pracowaliśmy głównie nad mięśniem piersiowym większym, piersiowym mniejszym, tylnią częścią torebki stawowej, stawu ramiennego, najszerszym grzbietu, żeby troszkę ułatwić Ci ruch zgięcia, żeby w pewnym zakresie poprawić rotację zewnętrzną. W stawie ramiennym i generalnie wyrównać zakres rotacji zewnętrznej do wewnętrznej, żeby one były takie same. Tutaj w twojej specyfice to dużo robisz ruchu wyciskania, prawda? Więc ta rotacja zewnętrzna jest bardzo ważna, żeby scentralizować głowę kości ramiennej w panewce łopatki, żeby mieć mega stabilną i odpowiednią pozycję. Przy ruchu wyciskania, z kolei przy ruchu opuszczania sztangi, gdzie w stawie ramiennym się wykonuje wyprost. Bardzo ważna rotacja wewnętrzna, bo gdy jej nie będzie, będziesz sobie kompensował protrakcją, więc bardzo ważne jest to, żeby i rotacja wewnętrzna była w pewnym możliwym zakresie, żeby to napięcie pomiędzy tymi mięśniami były w równowadze. No i tak, co jeszcze? Torebka stawowa też była, jest u Ciebie bardzo, bardzo sztywna, troszeczkę te barki masz, prawda, z racji gabarytów w protrakcji. Dokładnie wiem, bo mnie przyciąga. Tak, teraz dlatego... jeszcze może taka mała przerwa, od razu Wam dopowiem. Zawsze myślałem, że mam słabo rozbudowaną klatkę, bo chodziłem w ten sposób. Barki mi uciekały do przodu i cały czas pompowałem tylko klatę. Potem dopiero po pierwszej wizycie u fizjoterapeuty, tylko nie tutaj, byłem gdzieś indziej, dowiedziałem się właśnie, że mam za słabo rozbudowane plecy, a za mocno klatkę, dlatego mnie ściąga do przodu. Po rozbudowaniu pleców automatycznie ta sylwetka się wyprostowała, także taka mała tutaj ciekawostka. Może powiedz coś więcej jeszcze na ten temat? Tak, no przede wszystkim z tymi plecami to jest bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o część wstępującą, w zasadzie wstępującą mięśnia czworobocznego. On Ci będzie, jeśli on jest odpowiedni, odpowiednio silny, będzie Ci dobrze odpowiednio trzymał łopatkę w retrakcji i w depresji, prawda? Co sprzyja odpowiedniej pozycji w trakcie ćwiczeń różnych siłowych, czy wyciskania głowy, czy leżąc, czy głosowania. To jest bardzo ważne. Otwiera się też ta przestrzeń pomiędzy ta kostna stawowa, między kością ramienną, a tym sklepieniem między kością ramienną, a wyrostkiem barkowym, więc ta stożek rotatoru się tak bardzo nie ociera, nie jest zdegenerowany, więc to ustawienie w retrakcji, w depresji łopatki jest bardzo ważne. I też, żebyś był w stanie to osiągnąć, tylnia część torebki stawowej też musi być odpowiednio elastyczna, żebyś przyjął ten bark do tylniej części torebki stawowej. Także tą tylnią część torebki stawową też troszkę porozluźnialiśmy, żeby Ci było łatwiej tą pozycję odpowiednią przyjąć. Tak, to nas pracy jeszcze czeka, ale jest... Trochę nas pracy jeszcze czeka, powoli do przodu. Oczywiście mam zalecenia, które teraz będę wykonywał, ale tak naprawdę dla mnie to jest po prostu czarna magia. To, co tutaj robimy, jeżeli o czymś nie wiem, mówię to po prostu wprost. Jak widzicie, wiedzę na ten temat posiada tutaj ogromną, dlatego też tutaj się udałem i mam zamiar poprawić to, co jest do poprawy. Tak samo ze swoimi podopiecznymi, jeżeli ktoś się do mnie zgłasza, ja nie jestem mu w stanie pomóc z tych względów, bo potrzebuję jakiejś bardziej zaawansowanej tutaj wiedzy do tego wszystkiego, no to takimi osobami się wtedy zajmuje tak samo Artur. Praca gabinetowa, wiadomo, to jest jedna z części terapii, bo dostaniesz sobie ćwiczenia jakieś akcesoryjne, autoterapię, które musisz robić przed treningiem, gdzieś wpleść w rozgrzewkę, żeby to, co tu osiągniemy, żeby było długotrwałe, prawda? No właśnie, to więc... pamiętajcie, że to nie jest tak, że na jednej wizycie możecie zrobić tak naprawdę wszystko. To na to potrzeba czasu. Tak samo jak treningi personalne, robicie redukcje, okresy masowe, tak samo jeżeli chodzi tutaj o fizjoterapię i naprawianie jakichś tutaj elementów. Także tego nie da się zrobić w tydzień, że przyjdziecie na jedną wizytę i od razu będzie jakiś cud. Okej, porozluźniam Wam tutaj na przykład Artur te tkanki, ale to nie przekłada się na to, że to będzie długowieczne. Także długoterminowe cele, tak samo ja tutaj u Artura już jestem teraz trzeci raz, ale na pewno co tydzień będziemy się tutaj spotykali i pracowali przez długi, długi okres nad tym wszystkim, bo na tym to polega. Nie od razu Kraków zbudowano, jak to już mówiłem ostatnio. Jeżeli Wam się materiał podobał, dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, czy chcecie jeszcze z kolejnych takich wizyt, jakieś materiały, opowiadanie tutaj odnośnie jakichś poszczególnych kwestii, elementów. Także piszcie w komentarzach, no i może zobaczymy się jeszcze z Arturem. Pioneczka. Ciao.